Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. Zaczynamy! Na początek dowód na to, że kosmos posiada poczucie humoru, a dowodem na to jest pożar hali w Stargardzie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a też mam nadzieję, że właściciel hali był ubezpieczony, a pożar tej hali jest dowodem na poczucie humoru kosmosu, ponieważ w hali produkowano materiały ochrony przeciwpożarowej. No i dobra, to był taki news, żeby rozpocząć odcinek na lajcie, bo teraz będzie petarda. Weźcie to, co trzymacie pod ręką na przekąski, czy to jest bób, czy to są pistacje, czy to są delicje, nieważne. Warto otworzyć to teraz, ponieważ przed wami segment, patrzcie, jak w Ordo Iuris, w którym to pokazuje instytucje albo osoby, które są zdegenerowane moralnie i ich hipokryzje powinny mieć wpisane w statut. Smakowita jest to historia, a zaczyna się tak. Teraz proponuję usiąść wygodnie, a dla co bardziej nerwowych będę serwował kłoki w trakcie? Na obniżenie ciśnienia, bo przekręt, jaki zrobili proboszczowie z Podkarpacia z byłym senatorem PiS, może to ciśnienie podnieść. Otóż Kazimierz Jaworski, to jest ten człowiek, były senator PiS i działacz akcji katolickiej na Podkarpaciu, wpadł na pomysł, jak przytulić miliony z unijnych dotacji na fotowoltaikę. No więc pomógł on powołać blisko 300 spółek, w których 95% udziałów mają proboszczowie, a 5% trafia do senatora, jako ojca chrzestnego. I te spółki wystąpiły równolegle z normalnymi przedsiębiorcami o dotacje unijne na budowę fotowoltaiki. I dostały 40 milionów złotych. Ktoś może powiedzieć, no okej, ale niech proboszczowie produkują prąd. W czym problem? Ano w tym problem, że idea przekrętu wyklucza robienie czegoś pożytecznego. Pierwsza parafialna instalacja została oddana do użytku 2 lata temu, ale nie produkuje prądu. Proboszcz, jednocześnie prezes spółki, nic o tym nie wie i odpowiada, że no po prostu nie działa. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? W wielu parafiach budowy nie ruszyły, mimo tego, że powinny się zakończyć w zeszłym roku. Jeżeli was to denerwuje, to wyobraźcie sobie, jak muszą czuć się przedsiębiorcy, którzy są na liście rezerwowej, ale kasy nie dostali. Mimo tego, że na 56 instalacji parafialnych tylko 4 proboszczów rozliczyło się z tej kasy. Współwłaściciel huty szkła z tego regionu, zatrudniający 100 osób, przyznał, że pokryłoby to jego rachunki za prąd. Dotacji jednak nie dostał. Jedno jest pewne, jak się wkurzy i pójdzie wyspowiadać, to na pewno spotka się ze zrozumieniem swojej sprawy. I tak, ten śliski cwaniak z Podkarpacia, Kazimierz Jaworski, o którym nie mogę powiedzieć, że powinien to oglądać zza krat i wykorzystał swoją pozycję senatora PiS, dyma uczciwych przedsiębiorców. Nie mogę też powiedzieć, że proboszczowie, którzy współpracują z tym łapówkarzem, są oszustami i powinni siedzieć za wyłudzenia. Nie mogę tego wszystkiego powiedzieć, ponieważ mój szwagier jest prawnikiem, a ja jestem świeżo po weekendowym kursie Jak unikać pozów cywilnych. I teraz uwaga, zwrot akcji, ponieważ senator pojawił się przed kurią w Przemyślu w ramach protestu. A dlaczego? Ponieważ, jak twierdzi, został okradziony przez ludzi kościoła w ramach tego przekrętu, który nazywał biznesem. Twierdzi, że ludzie z archidiecezji przywłaszczyli sobie dokumentację tych proboszczowych farm fotowoltaicznych i nie chcą za nie zapłacić. I ma chodzić o kilka milionów złotych. Zarzuca władzom archidiecezji, że milczą za każdym razem, kiedy on domaga się zapłaty i wynagrodzenia dokonanych krzywd. I w ramach tego protestu zebrali się w kilkanaście osób i zaczęli z megafonem odmawiać różaniec przed budynkiem, jednocześnie mając transparenty: pasterzu, dlaczego osłaniasz wilki, zaniedbując swoje owce? Na co przedstawiciel pasterza powiedział w oficjalnym komunikacie, że nic ich nie łączy z podmiotami, które zrzeszają farmy zakładane przez proboszczów i żadnych pieniędzy nie oddadzą, ale trzymają kciuki za pracowników z nadzieją, że wszystko się jednak ułoży. To jest brakujący sezon rodziny Soprano, którego nie zdążyli dograć jeszcze. Przecież ci ludzie kościoła rozegrali tego senatora jak chcieli. On teraz przyjeżdża do nich i prosi o drobne, żeby mu zwrócić do domu na benzynę. A, dodam jeszcze, że całą sprawą interesuje się też prokuratura. Po pierwsze, chodzi o ewentualne nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji, a do tego prokuratura zainteresowała się też tymi spółkami, które należą do proboszczów. Teraz uczciwie uprzedzam osoby, które są skłonne do wzruszeń i uważają, że są osobami o wysokiej wrażliwości, o rozważenie pominięcia najbliższego newsa, bo nie każdy będzie w stanie go udźwignąć bez uronienia łzy. Bo oto we francuskim Lyonie powstało ucieleśnienie skrytych marzeń każdego, kto ma serce z sera, a jego dusza ma kształt pizzy. Powstała drzemiąca w najdalszych zakątkach wyobraźni pizza 1001 serów. Ani jednego mniej i ani jednego więcej. Ten odbezpieczony granat dla tych, którzy nie tolerują laktozy i pierdzą po jogurtach, powstał 8 października w pizzerii tego marzyciela. Dożyliśmy naprawdę pięknych czasów. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. I w tym tygodniu Paweł Maj, prezydent Puław.
A podium dla pana prezydenta Puław znalazło się dlatego, że jest tam inny pan Paweł, który, jak się okazało, udowodnił, że można wydrukować internet, o ile znajdziesz odpowiedniego dzbana. Pan Paweł jest mieszkańcem Puław, który interesuje się tym, co dzieje się w jego mieście. Problem w tym, że prezydentowi Puław, Pawłowi Majowi, nie podoba się to, że pan Paweł się tym interesuje i zablokował go na Facebooku. I on się tutaj tłumaczył, że to jest konto prywatne, tyle że jest podpisane jako Paweł Maj, prezydent miasta. Dobra, pal licho. Ważne, że go zablokował. Bo inny problem polega na tym, że inne instytucje miejskie, takie jak MOSiR, udostępniają posty od pana prezydenta, wrzucając je u siebie. A on tam informuje o bardzo wielu różnych inicjatywach. A że pan Paweł był już zablokowany u pana prezydenta, no to tych postów na stronie MOSiR-u też nie widział. I się wkurzył, więc wystąpił o dostęp do informacji publicznej, czyli do tych postów. I pan Paweł, prezydent, mógłby go po prostu odblokować, no ale nie, wolał inaczej. Wydrukowano mu Facebooka i wysłano pocztą. MOSiR i Urząd Miasta Puławy wysłał panu Pawłowi wydrukowane posty z Facebooka razem z emotkami i hashtagami w ramach zagwarantowania mu dostępu do informacji publicznej. Tylko ciekawe, czy gdyby pan Paweł był niewidomy, no to co, to wtedy urzędnik miejski musiałby do niego przyjść i czytać mu te wpisy? Łącznie z emotkami, które były wydrukowane. Na przykład, treść posta, niebieski ptaszek, zielona gałązka, stwórzmy dom dla naszych skrzydlatych przyjaciół wykrzyknik. Zaprośmy dziuplaki do Puław wykrzyknik. No do tego komentarze. Fajnie było, dzieci miały dużo radości, pozdrawiam, ha, 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 ha. Reakcja prezydenta miasta, serduszko. Wiem, że w zeszłym odcinku było niewiele zwierzaków, dlatego w tym nadrabiam. I teraz przed wami kandydaci do Comedy Wildlife Photo, czyli plebiscytu, gdzie wybiera się najzabawniejsze zdjęcie ze zwierzakami. Jeżeli chcecie zagłosować na któreś z tych zdjęć, no to link do głosowania znajdziecie w opisie do filmu. A to kandydaci. A teraz news dla tych wszystkich, którzy od dawna mówią, że o, w Nowej Zelandii to się nic nie dzieje, tak? Nic się nie dzieje. To jak wytłumaczycie to, że ledwie 2,5 tysiąca kilometrów na północny zachód, bo w Australii, 10 lat temu w rejonie Pilbara na wschód od portu Headland dzika świnia splądrowała obóz namiotowy, wypiła 18 piw i wydała się w bójkę z krową? Ja to powtórzę, bo takie zdania zdarzają się zbyt rzadko, a nasze życie jest zbyt krótkie i za mało obfitujące w takie zdania. Dzika świnia wypiła 18 piw i wdała się w bójkę z krową. Krowa, mimo że była trzeźwa, wyzwanie podjęła, no i wygrała. Niestety ta historia działa się 10 lat temu, ale dopiero na nią trafiłem i stwierdziłem, że muszę wam to przekazać, bo ludzie, którzy widzieli to, co się wydarzyło, to jak świnia ukradła im piwo, upiła się i zaczęła się bić z krową, stwierdzili, że to jest zbyt piękne, żeby pozostawiać to samym sobie i puścili to w świat, po Australii. I okazało się, że świnia stała się legendą. Niestety tydzień później, gdzieś w okolicy tej samej drogi, wpada pod samochód. Czy była trzeźwa? Nie wiem. Może była pijana i rzuciła kolejne wyzwanie? Jest to prawdopodobne. Ale legenda tej świni już była na tyle żywa, paradoksalnie w stosunku do niej, że tamtejszy zarząd dróg rozważał postawienie tam pomnika tej świni. Oczywiście oficjalnym powodem była kampania pijesz, nie jedź, ale tak naprawdę chodziło, wiecie, pewnie o jakiś fajny punkt turystyczny. A świnia może i żyła krótko, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. 10 lat po jej śmierci na innym kontynencie rozmawiamy nadal o niej. Niewiele świń jest tak słynnych. Tak naprawdę w historii z takich bardzo znanych świni co mamy? Jest świnia Piggy, jest Paweł Kukiz, jest ten prosiak, który był u Puchatka i to jest w zasadzie tyle. To jest bardzo wąskie grono, elitarne grono znanych świń. I uwaga, jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz odnośnie wyborów i odnośnie referendum, które towarzyszy tym wyborom. Otóż, krąży dużo różnych wersji, co zrobić, aby nie brać udziału w referendum. Aby nie brać udziału w referendum, wystarczy, że powiecie komisji wyborczej, że nie chcecie brać udziału w referendum. I to wszystko. Oni przy was odhaczają, że nie bierzecie udziału w referendum i to wszystko. Bierzecie kartę do Sejmu i do Senatu i głosujecie. Miałbym problem w tym odcinku, powiem szczerze, ze znalezieniem jednego najfajniejszego newsa. W ogóle będą dwa takie historyczne. Wcześniejszy był ten o dzikiej świni, a teraz będzie o kundelku. To też ma parę lat, ale jest tak urocze, musicie to poznać. Zobaczcie. To jest kundelek, któremu kibicuje cały ten tłum zebrany na ulicach Meksyku. Popatrzcie, jak on dumnie kroczy. Tup, 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 tup. Proszę bardzo. Co prawda, moment wcześniej przyjechał tamtędy papież, ale jak ci papież robi support, to ty możesz dumnie wchodzić na scenę. A teraz odrobina prywaty. I mam do was dzisiaj trzy sprawy. Nie pamiętam pierwszej, to zacznę od drugiej.
A więc po drugie, jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, zbić piątkę, strzelić fotkę, to w najbliższych dniach będę w tych oto miastach. To jest druga rzecz. Pierwsza rzecz, nadal nie pamiętam. Trzecia to książka. Książka. A nie, wiem jaka jest pierwsza. Już wiem, już pamiętam. Dobra, ta książka później. Chodzi o to, że ten eksperyment już był zrobiony wcześniej, wyszedł bardzo fajnie, do tego jeszcze raz do tego zachęcam. Otóż, jeżeli coś ciekawego wydarzyło się w waszym życiu i chcecie się tym podzielić, to może być coś małego. Zrobiliście fantastyczne śniadanie. Coś dużego. Zrobiliście bardzo duże śniadanie. To sekcja komentarzy jest dla was. Wpisujcie tam fajne rzeczy, które wam się ostatnio przytrafiły, którymi chcecie się podzielić ze światem, bo są pozytywne. To była pierwsza rzecz. I trzecia rzecz, czyli książka. W tym tygodniu komiks Najczarniejsza Noc z uniwersum DC, a dokładnie ze świata Zielonej Latarni, i mogę tylko o tym powiedzieć tyle, że nikt mi nie odda tych godzin, które na to przeznaczyłem. Żeby było uczciwie, już wam pokazuję. Hopsa. Zajrzyjmy, co tam na świecie. Otóż w Japonii po raz pierwszy od 120 lat zakwitną bambusy. I to jest problem. Plantacje bambusa Henon, bo tak się nazywa, zakwitną pierwszy raz od 1903 roku. A problem polega na tym, że po przekwitnięciu rośliny zaczną obumierać. Naukowcy przetestowali nasiona bambusa, który wcześniej zakwitł, i okazało się, że z tych nasion nic nie chce wyrosnąć. No ale może akurat taki im się trafił jakiś lewy. Faktem jest, że za moment 170 tysięcy hektarów plantacji bambusa w Japonii zamieni się w łąkę. I to będzie ciężki czas dla ekosystemu i dla Japończyków, którzy no, uwielbiają kiełki bambusa. Jakby nie mogli mizerii domielonego, jak normalni ludzie. Wydziwiają, moim zdaniem. A teraz dobra wiadomość dla wszystkich, którzy obawiają się, że starość to zapach naftaliny i głosowanie na PiS. Nie musi tak być. Poznajcie starszych ludzi, którzy pokazują, że można inaczej. Na początek Amerykanka Dorothy Hofner, która w wieku 104 lat ustanowiła rekord Guinnessa najstarszej osoby, która skoczyła ze spadochronem. Tydzień później zmarła, ale ze świadomością, że zdążyła spełnić marzenie. A jeżeli myślicie teraz, dobra, ale to było w Stanach, to się nie liczy. No to nie. Bo na drugą nóżkę przedstawiam wam doktora Piotra Lichnerskiego, który w wieku 75 lat skończył studia i, uwaga, obronił swoją pracę doktorską o kaktusach. A dokładnie jej tytuł brzmi: wpływ promieniowania jonizującego na barwę siewek oraz zmiany biochemiczne i molekularne u wybranych gatunków kaktusów. I wiadomo, że każdy z nas ma tutaj własne zdanie, jak to wpływa na dynamikę kiełkowania nasion w warunkach in vitro. Czy też na częstotliwość zmian morfologicznych, to wiadomo. Ale pan Piotr to wszystko usystematyzował. Jak sam mówi, na studiach początkowo problemem była nowoczesna technologia, ale udało się dzięki życzliwym ludziom. I uwaga, mało tego, panu Piotrowi udało się stworzyć dwa nowe gatunki kaktusów. I łącznie z tymi dwoma nowymi ma ich w sumie 1,5 miliona. 1,5 miliona. Dobrze, że to kaktusy, bo inaczej to weź to podlej. A teraz lokowanie produktu i jednocześnie odpowiedź na pytanie, jak wybrnąć z takich krępujących sytuacji towarzyskich. Na przykład chcecie przedstawić swoją nową dziewczynę znajomym. Wszyscy się schodzą na domóweczkę i okazuje się nagle, że wasi koledzy znają ją aż za dobrze, niepokojąco dobrze, a ich dziewczyny wolałyby, żeby jej tam nie było. No i wiecie, rodzi się napięcie w powietrzu. Oto jakie można rozładować. A mianowicie grą What Do You Meme, w której gracie na memy i tworzycie własne memy. Narrator w danej rundzie na stole kładzie zdjęcie przedstawiające znany lub mniej znany mem. Wtedy wszyscy gracze dostają po kilka kart, na których są losowo dobrane teksty. I ich zadaniem jest położyć na stole kartę z opisem, który najbardziej pasuje do zdjęcia. Następnie narrator czyta wszystkie karty i wybiera tą, która pasuje idealnie. W tym wypadku, kiedy okazuje się, że randkujesz z ojcem trójki dzieci. Albo możecie olać całkowicie gotowe odpowiedzi i ruszyć własną kreatywność, czyli wymyślać własne opisy do tych zdjęć. Na przykład, kiedy zatrzaskujesz się w windzie z hydrologiem i geologiem. Kiedy orientujesz się, że jedziesz na wojnę z robotami Teslą. I proszę bardzo, sytuacja rozładowana, a wy możecie skupić się na szukaniu nowej dziewczyny. Udanego memowania. Ten tydzień to było absolutne trzęsienie ziemi w polskim wojsku. I sprawa jest wielowątkowa, dlatego postaram się to wszystko uporządkować. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Rajmund Andrzejczak, i dowódca operacyjny, generał Tomasz Piotrowski, złożyli dymisję. Obydwaj byli skonfliktowani od dłuższego czasu z ministrami PiS, a powodów mieli kilka. Po pierwsze, protestowali przeciwko upolitycznieniu armii, wykorzystywaniu polskich żołnierzy przez polityków PiS do promowania się podczas pikników i festynów. Co kończyło się wyjątkowo źle, chociażby w Bielanach Wąsach, gdzie czołg wjechał w wóz strażacki podczas pikniku, na który zapraszał polityk PiS podczas kampanii wyborczej. Dodam, że ten wóz strażacki gmina otrzymała za frekwencję w poprzednich wyborach, a podczas kampanii do kolejnych go straciła. Niech to będzie dla was przestroga. Nic to dane nie jest dane na zawsze. Dowódcy apelowali od dawna o to, aby nie kalać polskiego munduru, munduru polskiego żołnierza, zabawę w politykę. Natomiast ani Błaszczak, ani wcześniej Macierewicz w ogóle na to nie reagowali. Jak dodaje generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, wojsko jest też bardzo mocno sfrustrowane,
w tym szczególnie żołnierze, którzy zostali wysłani na granicę. Rząd ich oszukał, bo gdy oni ochraniali terytorium Polski, to politycy sprzedawali wizy imigrantom. Generał dodaje też, że za rządów PiS generałów pozbawiono kompetencji w wielu obszarach, m.in. w zakresie dowodzenia. Pomijano ich w wielu kwestiach. Wiceministrowie rządzili w sztabie generalnym. To była taka partyzantka w armii. Totalny chaos wprowadzony przez polityków, którzy zawłaszczyli sobie armię. Że przypomnę chociażby niezatapialnego Bartłomieja Misiewicza, pracownika apteki po szkole średniej, który tak się przyssał do Macierewicza, został jego asystentem, a potem rzecznikiem MON-u, któremu salutowali żołnierze. A to był dopiero początek. Kolejnym powodem było ujawnienie w ramach kampanii wyborczej przez ministra obrony narodowej w spocie wyborczym utajnionych wojskowych dokumentów NATO. Przecież to jest cyrk. No i szef sztabu i dowódcy operacyjny chcieli złożyć dymisję, ale dopiero po wyborach. Tyle, że przelało im się, jak do operacji NEON, czyli ewakuacji polskich cywili z Izraela, został skierowany generał Wiesław Kukuła, dowódca generalny Sił Zbrojnych, a nie generał Tomasz Piotrowski, odpowiedzialny za tego rodzaju zadania. Ponieważ postać generała Kukuły jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważna. Generał Kukuła to przykład tego, że wazelina jest skuteczniejsza niż kompetencje. Kiedy jeszcze dowodził niewielką jednostką w Lublińcu, dostrzegł go Antoni Macierewicz i oczarowany tym, jak gibki jest generał Kukuła, powierzył mu utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Które, dodam, utworzył tak sprawnie, że do tej pory nie przeszły certyfikacji, w związku z czym nie wiadomo, do czego się tak naprawdę nadają. No ale są, tak? A potem już poszło z górki, bo kiedy resort przejął Mariusz Błaszczak, generał Kukuła był także blisko niego, równie gibki wobec władzy. W efekcie został właśnie awansowany na szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego. Jest pierwszym w historii oficerem, który objął to stanowisko, nie dowodząc wcześniej chociażby brygadą. Sami oficerowie mówili w rozmowie z dziennikarzami Onetu. Czy w polskim wojsku naprawdę nie ma już dowódców brygad, dywizji z doświadczeniem w strukturach NATO, że szefem sztabu trzeba zrobić byłego dowódcę WOT? Bardziej obrazowo, to tak jakby dyrektorka szkoły na kierowcę autokaru awansowała swojego kuzyna, który owszem, wcześniej nie prowadził autobusu z dziećmi, ale świetnie sobie radzi z kosiarką do trawy. A brak kompetencji rekompensuje brakiem kręgosłupa moralnego. I teraz uwaga. O tym, jak interesującą postacią jest generał Kukuła, ten śliski typek, opowiada Tomasz Piątek, publicysta i dziennikarz, który zebrał bardzo ciekawe fakty o nim. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie jeszcze zająć 10 minut. Poproszę o uruchomienie następnej prezentacji, ponieważ ze względu na to, co widzieliśmy wczoraj. Widzieliśmy rzecz niezwykłą. W sytuacji, w której bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej jest zagrożone przez wojnę w Ukrainie, przez hybrydowe ataki ze wschodu, dwaj dowódcy naszych sił zbrojnych złożyli dymisję. Poproszę o uruchomienie tej drugiej prezentacji. I wszystkie źródła, i medialne, i poufne, mówią, że ta dymisja była protestem przeciwko arogancji władzy, przeciwko kłamstwom władzy, a przede wszystkim przeciwko rosnącym wpływom generała Wiesława Kukuły. To fragment artykułu Gazety Wyborczej na ten temat. Generała Kukuły, który właśnie został szefem sztabu generalnego. Generał Kukuła to pupil i protegowany Antoniego Macierewicza, którego związki z Rosją i prorosyjska polityka są już powszechnie znane. I generał Kukuła w 2016 roku wpuścił do jednostki wojskowej komandosów w Lublińcu jawnego agenta Rosji Andrzeja Zapałowskiego, pozwolił mu szkolić polskich komandosów. Andrzej Zapałowski to współpracownik Mateusza Piskorskiego, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Za czasów generała Kukuły, kiedy dowodził Wojskami Obrony Terytorialnej, ujawniono również, że planowano przeznaczyć żołnierzy tej formacji do tego, aby szpiegowali cywilnych obywateli, swoich sąsiadów. Porównywano ich wtedy do komunistycznej formacji ORMO, która też robiła takie rzeczy. Generał Kukuła bardzo przeciwko temu porównaniu protestował, no ale jeżeli jego własny podwładny pułkownik Kocanowski ujawnił, że oni mieli tak jak ORMO szpiegować sąsiadów, to to porównanie jest jak najbardziej uprawnione. I niezwykła rzecz, generał Kukuła jest bardzo często cytowany przez rosyjskie media jako autorytet, jako poważny ekspert, jako człowiek, który obserwuje dokonania rosyjskiej armii i się na nich wzoruje. I
W rosyjskich mediach czytamy też, że Wiesław Kukuła miał wzorować szkolenie żołnierzy polskich wojsk obrony terytorialnej na specnazie. Trudno się tutaj nie zdziwić i nie zadać pytania, dlaczego propaganda Kremla tak usilnie lansuje generała Kukułę przy każdej okazji. I on, ten śliski cwaniak o ciągotach prorosyjskich, jest teraz najważniejszym żołnierzem Rzeczpospolitej Polskiej. Do tego Wydział Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przekazał, że między 1 a 10 października z dowództwa operacyjnego odeszło w sumie 11 zawodowych żołnierzy. Z dowództwa. Kto tam jeszcze został, żeby mu otwierać drzwi? Nie mam pojęcia. I to już, uwaga, serio, to już jest na sam koniec. Kiedy w Brukseli zbierają się teraz ministrowie obrony krajów NATO, Mariusz Błaszczak nie przyleci, ponieważ wypadło mu akurat, że ma być w Nowej Dębie i ma wręczać certyfikaty. I teraz zestawcie to wszystko z rakietą, która przylatuje przez pół Polski, spada pod Bydgoszczą, a Błaszczak udaje, że nic się nie wydarzyło przez kilka miesięcy. Ze śmigłowcami, które naruszają naszą przestrzeń powietrzną, ale Błaszczak nie chce o tym informować, no żeby nikogo nie denerwować. Czy balonami szpiegowskimi, których części znajdują grzybiarze. I to jest właśnie obraz tego, jak przepięknie PiS rozmontował wojsko i jak dba o nasze bezpieczeństwo. Co ma w ogóle w haśle wyborczym? Świetny wybór, szczególnie teraz. No ale na piknikach można zobaczyć przecież czołgi, tak? Coś za coś. Minuta ze zwierzakami i kłoku, na wyrównanie ciśnienia. Kiedy słyszycie Opole, co wam przychodzi do głowy? Pierwsze, no to wiadomo klasycznie, że jest to 27 co do wielkości populacji miasto w Polsce, a pod względem powierzchni 15. Ale pod tymi oczywistymi faktami kryje się taka ciekawostka. A mianowicie Politechnika, na której wykładają, jak się okazuje, profesorowie, którzy są nielichymi autorytetami. Amerykański Uniwersytet Stanforda co roku tworzy zestawienie 2% naukowców, których prace i dokonania są najczęściej cytowane. I to oni odpowiadają za segment toastu w tym odcinku, czyli za ludzi, którzy robią rzeczy fajne w kontrze do tamtych dzbanów. A ci profesorowie, jest ich sporo. Wyróżnieni zostali profesor Grzegorz Królczyk, profesor Tadeusz Łagoda, profesor Wild Grzesik, profesor Szczepan Paszkiel, profesor Zbigniew Zębaty, profesor Damian Bęben, profesor Munisz Kumar Gupta i profesor, który się nazywa tak i z szacunku nie będę kaleczył jego imienia. Toast za profesorów! A jeżeli macie luźną dychę albo chcecie ukoić sumienie, bo wiecie, że zrobicie coś głupiego i lepiej zrobić to wcześniej, i mieć to z głowy, no to zachęcam was do rzucenia okiem na tą zrzutkę. Nie będę teraz opowiadał, o co chodzi. Przeczytajcie po prostu i zobaczycie, że ten człowiek naprawdę potrzebuje pomocy. Bo to, co zrobiły z nim polskie szpitale, to się czyta jak horror. Przeczytajcie, zobaczcie sami, a link do wszystkiego znajdziecie w opisie do filmu. A teraz porada Psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby tak zaatakować was swoją miłością. A w tym tygodniu patrzcie na niego. Oto Fafik. Fafik to jest dojrzały pies, który na niejeden samochód szczekał. To znaczy kiedyś, kiedy jako młokos nie wiedział, co to życie. Teraz Fafik siada i snuje opowieści innym psom o swoich przygodach. Kiedy inne psy nie do końca ogarniają, przychodzą do niego, a on wyjmuje tablicę i rozrysowuje im rozwiązania problemów jak gmoch taktykę na wyspy owcze. Fafik to anomalia, której nikt nie potrafi wyjaśnić. Popatrzcie na niego. Definicja uroku i klasy oraz stylu. Także chce się go wytormosić tak po prostu. A do tego dogaduje się z innymi psami, a pomimo to jest już 5. rok w schronisku. Z racji tego, że młodzieńcze hasanie ma już za sobą, teraz jest psem po. Poleży, poczeka, poogląda z wami zdjęcia z wakacji, których nikt inny nie chciał oglądać. 320 zdjęć z Bułgarii to przecież nie jest nic złego. Odwdzięczy się oddaniem i uwagą i zbombarduje miłością każdego, kto do niego przyjedzie, do schroniska Azorek.
To jest w Obornikach Wielkopolskich. A wcześniej kontrolnie zadzwońcie pod ten numer. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez Psindero, otrzyma wyprawkę za 200 zł ze sklepu Tip Top na akcesoria marki True Love i 10% zniżki na przyszłość oraz wyprawkę za 3,5 zł w sklepach Tropidog i Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość. Plus pakiet o wartości 400 zł od Pet Stars. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem, do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. Sport! I w tym odcinku zebrało się bardzo ciekawe grono sportowców, którzy są niszowi. Ale to dlatego, że media się na nich nie skupiają, no bo łatwiej się klikają, wiecie, tytuły o tym, że o, mecz Polska kontra Wyspy Owcze. Jedynym plusem tego meczu było to, że się skończył. A więc jeżeli chodzi o tych mniej znanych sportowców, to Polacy wymiatali na Mistrzostwach Europy w pistolecie IPSC. To są takie zawody w Johna Wicka. Mistrzami Europy w swoich kategoriach zostali Bartosz Szczęsny i Dawid Chojnowski, a do tego mamy 9 wicemistrzów w swoich kategoriach. W blind footballu Polacy zdobyli brązowy medal w pucharze interkontynentalnym w Indiach. Do tego 14-letni Filip Surowiak zwyciężył w prestiżowych mistrzostwach British Talent Cup, stając się pierwszym Polakiem, który triumfował w tych zawodach. A jeszcze do tego, proszę bardzo, drodzy Państwo, tak wygląda boks na wózkach. Tutaj debiutujący Dawid Dobkowski walczy z niepokonanym kadrowiczem Nikodemem Przątką. Praca nóg może nie jest imponująca, ale prawe proste robią wrażenie. Jeżeli ktoś teraz się obruszył, przecież tak nie wolno. Spokojnie, oni mają do siebie dystans, duży dystans. Jeden z nich powiedział po walce, że gdyby stał w ringu, to by przysiadł, ale że już siedział, to dotrwał do końca. Że przypomnę chociażby hasło ekipy z AMP Futbolu, jedną nogą w finale. Szacunek za wytrwałość i dystans do siebie. A teraz uwaga, ale to będzie petarda. Nie dlatego, że jest jakiś super fenomenalny news, po prostu chodzi o to, że jest idealnym przejściem ze sportu do kroniki kryminalnej, ponieważ Cristiano Ronaldo został skazany. I to nie z jakieś oszustwa podatkowe. Chodzi o to, że został skazany na 99 batów. Jak podają media, Ronaldo wybrał się do Iranu na mecz Arabskiej Ligi Mistrzów, gdzie jego Al Nasr grał z Persepolis, a wcześniej Cristiano spotkał się z niepełnosprawną malarką, jego fanką jednocześnie, która namalowała jego portret stopami. I Cristiano ją uściskał w miejscu publicznym, obcą kobietę, w Iranie. To jest tak, jakbyście we Włoszech na oczach ludzi wylali ketchup z Tesco na przepyszną pizzę. Albo jakbyście w Sudanie na oczach ludzi jedli pizzę. Nie denerwuje się tak ludzi, po prostu. No i zgodnie z doniesieniami dziennikarza został skazany zaocznie na 99 batów, jak już się znowu pojawi w Iranie. No to proszę bardzo, jakie piękne przejście. No to teraz zmierzamy do kroniki kryminalnej. Kronika kryminalna, w której penetrujemy rubieża świata zbrodni z dwóch stron. To brzmi dziwnie, ale chodzi o to, że od strony policji i od strony złoczyńców. A w tym tygodniu złoczyńcy, którzy są ścigani za to, że zrobili policjanta w Reszkach, gdzie znajduje się łącznik między Krajową 15 i 16. Mimo, że to teren zabudowany, kierowcy niespecjalnie się tym przejmują. Mieszkańcy prosili o umieszczenie progów zwalniających, no ale nie, bo te niszczą auta. Ich prośby o częstsze patrole drogówki też nie trafiły na podatny grunt. Więc skoro byli ignorowani przez policję, sami wystrugali sobie drewnianego policjanta, który robi teraz robotę za innych. Ale ci bardziej żywi policjanci zaczęli szukać Geppetta, który jest za to odpowiedzialny, aby sprawdzić, czy nie doszło do wykroczenia. I teraz uwaga, najpiękniejsze jest to, co mówią mieszkańcy Reszek. A mówią, wszyscy mordę w kubeł, bo donosić na siebie nie będziemy. Brawo mieszkańcy Reszek. A złoczyńcy, moi drodzy, też potrafią mieć wyższe uczucia, też potrafią być romantykami i siłą rzeczy też potrafią wysilić się na romantyczne prezenty. Jak 26-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego, która przyjechała odwiedzić ukochanego, który w wyniku szeregu nieporozumień z wymiarem sprawiedliwości wylądował w zakładzie karnym w Iławie. I w ramach uroczego upominku przywiozła mu 9 gramów marihuany i 10 gramów mefedronu. Strażnicy, nie rozumiejąc czym jest miłość, wezwali policję, która w jej mieszkaniu zabezpieczyła też kilogram marihuany i 1,5 kg kokainy. Tak bardzo musiała go kochać. Często piszecie do mnie w listach: Karolu, żona mnie zostawiła. To znaczy nie mam pewności, ale od 3 lat nie wraca i wrzuca zdjęcia z juraty z moim księgowym. Zawsze lubiła luksus. W każdym razie, wybrałbym się na imprezę, poznał kogoś, ale ja to się wychowałem raczej na krawczyku, a tyle się teraz mówi o używkach, z których korzysta młodzież. Jak poznać, czy trafiłem do miejsca, w którym się używa takich używek i czy lepiej się ewakuować? Ja myślę, że będziesz kojarzył fakty. Yeah.
I to wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że widzimy się 15 przy urnach. Jeżeli nie chcecie brać udziału w referendum, mówicie na miejscu, że nie chcecie brać udziału w referendum, odhaczają to i po wszystkim. Wielkie dzięki dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla was, którzy macie masę fajnych newsów, to wszystko, co przysyłacie, ja wszystko czytam. Nie na wszystko jestem w stanie odpisać, bo tego jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli macie coś, czym chcecie się podzielić, piszcie do mnie na Karol Mozelewski, albo na Facebooku, albo na Instagramie, albo najlepiej na maila newsybezwirusa@gmail.com. To wszystko. Widzimy się za tydzień, już po wyborach, w piątek o 19. Ja tam jestem optymistą. A, udanego weekendu, tudzież tygodnia. Cześć.